Teatr Komedia z Wrocławia po raz kolejny zawitał do Haceku. Tym razem zaprezentował spektakl Zemsta Aleksandra Fredry w reżyserii Wojciecha Dąbrowskiego i Pawła Okońskiego. Śmiej, komary! Wasz mość nigdy nie da się wiary, bo mnie głupi moczą, panie. Staramy się poszerzyć nasze spektrum. Taki mamy pomysł na scenę klasyki komediowej. I to jest pierwszy spektakl z tego cyklu. Ten akurat jest w ramach takiej inicjatywy, którą będziemy kontynuowali w przyszłym roku pod tytułem Zemsta doskonała, czyli lekcje z hrabią Fredrą. Więc traktujemy to troszeczkę edukacyjnie w pewien sposób, bo w tej chwili jest taka forma pewnej prelekcji przed spektaklem. Kolega mówi kilka zdań, mówi o rzeczach być może nie dla wszystkich znanych, prawda? O takich ciekawostkach, które... No, hasło zemsta jest raczej w większości ludziom znanych, starszym wiadomo, młodszym ze szkoły, ale te ciekawostki, które są związane z genezą powstania, z pewnymi... pewną specyfiką tego dramatu, tej komedii, więc no, to jest taka trochę działalność edukacyjna. Przy okazji pokazujemy teatr w naszych czasach może nie do końca popularny, nie powiem, że zapomniany, ale taki akademicki teatr. Taki, że aktorzy mają ładne kostiumy, taki, że jest fajna scenografia, taki, że słychać aktorów, jak ładnie mówią i głośno ze sceny. Taki teatr trochę przykurzony, ale teatr, który pokazuje, że w zasadzie przez te lata, oprócz pewnego anturażu, oprócz tego, że inaczej się ubieramy, może trochę inaczej mówimy, w ogóle się nie zmieniliśmy. Tak samo się kochamy, nienawidzimy, tak samo sobie przebaczamy, tak samo wierzymy lub nie wierzymy. Zawsze dobra rzecz, dobry utwór przetrwa. Zawsze. To tylko byle jakie utwory popadają w niepamięć. A takie utwory jak Zemsta, myślę, że będą trwały i trwały. Wrocławski Teatr jest stałym gościem Chorzowskiego Centrum Kultury. Jest taka, że tak powiem, maszyna, która się wzajemnie napędza, bo dzięki temu, że nas zapraszacie, to my przyjeżdżamy. Dzięki temu, że przyjeżdżamy, to też wy przychodzicie. Także to myślę, że to jest wzajemny szacunek i jakaś taka atencja. To oczywiście rodziło się przez kilka lat, ale tak to jest już z widownią, że widownia się zna naprawdę, tak w pozorom nie wierzy do końca publikatorom tak zwanym, a wierzy swoim odczuciom. Jeżeli komuś się coś podoba, to najczęściej mówi swoim znajomym, pójdź, zobacz, bo warto. Więc myślę, że tych znajomych naszych było tutaj coraz więcej, którzy mówili dobrze innym swoim znajomym i w związku z tym mamy na widowni w Chorzowie jak zwykle przyjaciół i cieszymy się bardzo, że widownia chorzowska nam zaufała i przychodzi. Z wielką przyjemnością do Chorzowa przyjeżdżamy, więc tak, są takie w naszej działalności jest takich parę miejsc w Polsce, do których ze szczególną przyjemnością przyjeżdżamy, więc Chorzów jest właśnie wśród tych miejsc, gdzie ze szczególną przyjemnością przyjeżdżamy i zapraszamy serdecznie. Drgnął miłością i rzucony do nóg twoich żądoręki,